W poprzednim odcinku z serii Transportowe Opowieści omówiliśmy sobie dokładniej autocenę H1011. W tej części omówimy sobie dokładniej autocenę H1012. Zapraszam do oglądania. Po zmianie planów dotyczących rozwoju serii H10 oprócz autobusów o długości 11 metrów pracowano również nad dłuższym 12-metrowym pojazdem, który w ofercie producenta pełniłby rolę sztandarowego modelu. W 1983 roku oprócz dwóch autobusów H1051 i H1053 zbudowano trzeci prototyp o oznaczeniu H101201, w którym zawarto informacje odnoszącą się do długości autobusu. Wydłużone nadwozie autobusu zostało przeznaczone do przewozu 50 pasażerów na miejscach siedzących. Źródło napędu stanowił sześciocylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny SW680-95-2 o pojemności skokowej 11,1 litra i mocy 185 koni mechanicznych. Napęd przenoszony był poprzez sześciobiegową manualną skrzynię biegów typu S690. W układzie jezdnym wykorzystano zawieszone na miechach pneumatycznych niezależną oś przednią przejętą z autobusu JELCZ-PR110 oraz tylny sztywny most napędowy dostarczony przez firmę Raba. W 1985 roku zbudowano kolejne dwa prototypy tej wersji, oznaczone jako H101203 i H101206. Pojazdy te były podobnie skomplementowane jak egzemplarz z 1983 roku, jednak zastosowano w nich przednią sztywną oś Raba. W późniejszym okresie do tych autobusów montowano w celu przeprowadzenia testów różne alternatywne podzespoły, jak na przykład silnik TAM F8L413F, będący wówczas w fazie prób, turbo doładowany silnik WS Mielec o mocy 240 koni mechanicznych lub sztywną przednią oś produkcji radzieckiej firmy Lias. Pomimo opracowania modelu H1012 jeszcze w latach 80. pojazdy te nie znajdowały odbiorców wśród przedsiębiorstw PKS, głównie ze względu na zbyt konkurencyjny charakter w stosunku do niewiele krótszego autocena H1011. Z tego powodu seryjną produkcję tej odmiany rodziny H10 rozpoczęto dopiero w 1990 roku. Przedstawiono wówczas na międzynarodowych targach poznańskich. Dwa autobusy o oznaczeniu H1012-03 i H1012-04. Pierwszy z nich posiadał jugosłowiański chłodzony powietrzem, ośmiocylindrowy silnik widlasty typu TAM F8L413F o mocy 256 koni mechanicznych. Do napędu podtypu 04 zastosowano wówczas polski silnik WS Mielec o mocy 240 koni mechanicznych. Na przełomie 1990 i 1991 roku przeprowadzono modernizację pojazdów serii H10. Zmiany nadwozie objęły ścianę czołową, której usunięto stosowano do tej pory klapę, zastosowano zderzaki z tworzywa sztucznego oraz kwadratowe lampy tylne przyjęte z Ikarusów serii 200. Obniżona została linia dachu w przedniej części nadwozia oraz podniesioną górną krawędź okien bocznych. W układzie jezdnym zwiększono rozstawienie miechów pneumatycznych, dzięki czemu poprawiono właściwości jezdne autobusu. Podstawową jednostką napędową stosowaną w zmodernizowanych autobusach H1012 był sześciocylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny typu SWT11311-2 o pojemności skokowej 11,1 litra i mocy maksymalnie 240 koni mechanicznych osiąganych przy 2200 obrotach na minutę i maksymalnym momencie obrotowym 902 Nm przy 1500 obrotach na minutę. Jednostka napędowa zblokowana była z sześciobiegową manualną skrzynią biegów S690. Układ jezdny stanowiła oś przednia oraz tylny sztywny most Raba, zawieszone na miechach pneumatycznych resorach stalowych
oraz amortyzatorach teleskopowych, dodatkowo wspieranych przez stabilizator przechyłu. W 1991 roku rozpoczęto również produkcję turystycznego modelu H10-12-18, który posiadał silnik amerykańskiej firmy Cummins. Był to sześciocylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny LT10-B250 o pojemności skokowej 10 cm sześciennych i mocy maksymalnej 253 koni mechanicznych. Silnik ten współpracował ze skrzynią biegów typu S690. W następnym roku do oferty dołączył podtyp H10-12-21, który posiadał mocniejszy silnik Cummins LTA10-B290 o mocy maksymalnej 288 koni mechanicznych oraz kolejna wersja oznaczona jako H10-12-25, która wyposażona była w sześciocylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny Mercedes-Benz OM401LA o pojemności skokowej 9,6 cm sześciennych i mocy maksymalnej 290 koni mechanicznych. W zależności od stosowanej jednostki napędowej autosan H10-12 osiągnął prędkość maksymalną od 112 do 138 km na godzinę. W 1995 roku przeprowadzono nieznaczną modernizację stylizacji nadwozia pojazdu. Wprowadzono nowy wzór, jednopłatowe drzwi przednich i tylnych. Rok później, bo w 1996 roku, przeprowadzono znaczącą modernizację tego modelu, w ramach której zastosowano wykonane z tworzyw sztucznych ścianę czołową oraz tylną ze wklejaną szybą. Wprowadzono wówczas również nowy wzór jednopłatowych drzwi przednich, które zostały wykonane z aluminium i posiadały wklejaną szybę. Zmodernizowany autobus nosił nazwę Autosan H10-12-16 Inter i stanowił tańszą alternatywę dla wprowadzonego do produkcji seryjnej w tym samym roku autosana H10-12T Leader, który był przedstawicielem nowej generacji autobusów sanockiej fabryki. Nawet Intera, tak jak pozostałych odmian klasy Maxi, autobusów z rodziny H10 stanowił sześciocylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny typu SWT11-311-2 o pojemności skokowej 11,1 litra i mocy maksymalnej 240 koni mechanicznych i momencie obrotu 902 Nm. Jednostka napędowa zblokowana ze sześciobiegową manualną skrzynią biegów typu S690. Prędkość maksymalna wynosiła 112 km na godzinę. Autosan H10-12-16 Inter przewidziany był do przewozu 47 pasażerów na miejscach siedzących oraz dodatkowo pilota na osobnym fotelu lub 405 w przypadku wersji wyposażonej w chemiczną toaletę. Na życzenie klienta autobus mógł być wyposażony dodatkowo w lodówkę, automat do napoju, zestaw audio-wideo, osobne kołpaki, kół oraz sufit i panele boczne wnętrze wykonane wykładziną materiałową. Autosan H10-12-16 Inter ostatecznie zakończono w 2000 roku, w którym to wyprodukowano ostatnie 14 egzemplarzy tego modelu. I w tym odcinku to już byłoby na tyle. W kolejnej i już ostatniej części omówimy sobie dokładnie ostatnią odmianę serii H10, a mowa tu o autosanie H10-10. Jakie tam były odmiany? O tym dowiecie się w przyszłym odcinku. Zasubskrybuj ten kanał, aby go nie przegapić. Oraz jeżeli się podobało, to zostaw łapkę w górę pod tym filmem. A ode mnie to tyle. Na razie, cześć.